1822 roku na południu ogrodu belwederskiego, dzisiaj włączonego w obręb łazienek królewskich, powstała świątynia egipska. Świątynia egipska nie tylko swoim wyglądem nawiązywała do krajów egzotycznych egipskich, ale także funkcją. W dolnej partii tego budynku mieściła się figarnia, natomiast górną partią biegła ścieżka łącząca drogę belwederską i aleję chińską. I właśnie tej przeprawie stworzonej na nasypie chcieliśmy poświęcić ten odcinek. Świątynia egipska została wybudowana na linii okopów lubomirskiego i jest to jedyny element tych wałów otaczających niegdyś Warszawę, który pozostał do dnia dzisiejszego. Okopy zawdzięczają swoją nazwę marszałkowi wielkiemu Stanisławowi Lubomirskiemu, który był poniekąd spowinowacony z królem. Stanisław Lubomirski był mężem Izabeli z Czartoryskich. Izabela z Czartoryskich była córką Augusta Aleksandra Czartoryskiego, a ten z kolei był królewskim wujem. I Stanisław Lubomirski, jako marszałek wielki koronny, musiał dbać o bezpieczeństwo w mieście, którym przebywał król, a tym miastem była przede wszystkim Warszawa. 1770 rok był dla Rzeczypospolitej dość ciężkim rokiem. Szalała wtedy już kolejny rok z rzędu Konfederacja Barska, a także do dworu warszawskiego zaczęły docierać informacje, że na południu Rzeczypospolitej zaczyna szaleć zaraza, dżuma, zwana wtedy morowym powietrzem. Zastanawiano się nad sposobami ochrony zarówno granic południowych Rzeczypospolitej, jak i samego miasta Warszawy przed tą zarazą, więc początkowo postanowiono, aby Warszawę otaczały wojska pod dowództwem Franciszka Ksawerego Branickiego, przyjaciela króla, i one miały kontrolować, kto wjeżdża do Warszawy i czy aby nie wwozi z sobą właśnie chorych osób, czy sam nie jest zarażony. Zaczęły też w drukarniach warszawskich wychodzić różne instrukcje, jak chronić się przed zarazą. Chodziły chociażby instrukcje, jak stworzyć tak zwany ocet czterech złodziei, którym należało się nacierać, który należało wąchać i miał on chronić przed tym złym powietrzem. Ale to wszystko były środki doraźne. Dopiero pod koniec tego 1770 roku marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski stwierdził, iż należy działać kompleksowo i rozciągnąć dookoła Warszawy właśnie obwarowania ziemne. Wały Lubomirskiego zaczęto sypać już wiosną następnego roku i były one wytyczone w bardzo regularny sposób, niczym za jednym pociągnięciem cyrkla. Roztaczały się one od terenów dzisiejszej Cytadeli na północy, wzdłuż ulicy Okopowej i stąd właśnie ta ulica ma swoją nazwę, do placu dzisiejszego Unii Lubelskiej. I jedynym wyłomem w tym regularnym kształcie było rozciągnięcie ich na południe, tak żeby otoczyły letnią rezydencję króla, czyli właśnie łazienki królewskie. I właśnie dzięki temu okopy, które zostały splantowane pod koniec XIX wieku, tutaj zachowały się fragmentarycznie, gdyż zostały obudowane świątynią egipską.